Cześć wszystkim, tu Piotrek z Bokeh Photos. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić kolorowy ogień. No to lecimy. Bokeh Photos. Affinity Photo po polsku. Robimy to tak jak w ostatnim filmiku, jeżeli oglądaliście, jak nie, to link jest z góry. Używamy warstwy HSL, czyli Adjustments, HSL. Tutaj wybieramy kolor żółty, bo jest najbliżej pomarańczowego, klikamy na Picker i wybieramy pomarańczowy z pomiędzy wszystkich tonacji, czyli nie wybieramy najciemniejszego pomarańczowego, ani najjaśniejszego pomarańczowego, wybieramy coś po środku. Mamy naszą wartość i teraz wystarczy, że suwakiem tutaj Hue Shift zmienimy kolor ogniska. Oczywiście popatrzcie teraz na bazę ogniska, tutaj ten żar i węgiel, tu też jest ten kolor, a co jeśli byśmy tego nie chcieli? Tutaj tym kółkiem możemy, zobaczcie, wpływać na warstwy, na kolory, jakie są na brzegu naszego zaznaczenia barwy czerwonej. I w tym momencie tutaj podkreślamy sam ogień. Tutaj, jak widzicie, mamy trochę czerwonego, bo nam przebija. I tutaj możemy zrobić to bardziej zielone, albo jednak ten czerwony zostawić i po prostu to połączyć. Czerwony prawdziwy żar z czerwoną poświatą przy zielonym ogniu. Słuchajcie, to tyle. Kolor, jaki możecie uzyskać, jest w zasadzie dowolny, więc do wyboru, do koloru. Jeżeli robicie grafikę, fanarty, fantasy albo coś po prostu mrocznego, gotyckiego, to naprawdę dobrze wygląda. Ewentualnie po prostu nie przygnijcie z saturacją, z nasyceniem tych kolorów. Niech one będą jak najbardziej naturalne. No to tyle. Miłego weekendu, dzięki za uwagę i do usłyszenia.